No, straciłam przytomność w samochodzie. Mąż mnie wyciągnął reanimową i po prostu zatrzymali się jeden pan i pani z dwóch osobnych samochodów. No i pomagali mężowi po prostu. Przykryli mnie tam tym kocem takim. No, ogólnie wezwali pogotowie i czekali do przyjazdu karetki. Pani pamięta coś z tej sytuacji? Nie, ja się dopiero jak ocknęłam. No to po prostu zobaczyłam tą panią i, że tak powiem, spanikowałam, wsiadłam do samochodu i uciekłam. Dlatego po prostu chciałabym znaleźć tych ludzi, bo no nie zdążyłam ani się zapytać o numer telefonu, ani o imię. Ale jak to pani uciekła? Do swojego samochodu? Tak, weszłam do swojego samochodu i odjechałam. Zostawiłam męża i no. Ale później kawałek się dalej zatrzymałam i po prostu mąż do mnie doszedł i pojechaliśmy na pogotowie. A długo ta cała sytuacja trwała? No, ja byłam gdzieś nieprzytomna z 20 minut. Gdzieś około. No, sytuacja, no, myślę, że z około pół godziny, 40 minut. Tyle to trwało, tak? Wszystko. No dobrze, a już wiadomo, co się stało? Znaczy, ja ogólnie mam ostre zapalenie zatok. No, miałam zapaść i gdyby nie ci ludzie, rozumiem, to mogłoby się gorzej skończyć. Tak, dokładnie. No, mąż może by spanikował, nie wiem, czy by spanikował, zachował ogólnie zimną krew i... Może pani ich opisze, jak ci ludzie wyglądali, czym się poruszali? Nie wiem. Wiem, że na pewno ten pan miał okulary, szczupły, wysoki, ciemne włosy, a ta pani nie wiem, bo po prostu no, nie spojrzałam, nie zwróciłam uwagi. I po prostu zwyczajnie chcę pani im podziękować. Tak. Osobiście. Wiem, że na pewno mieli rejestrację obydwoje GBY. A czyli to były dwa samochody różne, tak? Tak, to były dwójka osobnych ludzi. Mamy nadzieję, że te osoby, które pomogły tam, pokazały jakieś serce, tak? Że zatrzymały się, no bo wiadomo, w tych czasach to różnie bywa. Znieczulica czasami panuje. Tak, ludzie są różni i mamy nadzieję, że ci, którzy tam się zatrzymali, pomogli, jakiś tam wykazali chęć tego, no to, że dowiedzą się, że siostra chce podziękować i... A pan jest im wdzięczny? No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej.